Cześć wszystkim, Chris Rudolph, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Niedawno gościłem na antenie Globalnego Przebudzenia u Kamila Mierzenia. Dzisiaj robimy odwrotkę i zaprosiłem Kamila do naszego kanału, tak żeby sobie porozmawiać o przemianach, jakie o globalnym przebudzeniu i o przemianach, jakie zachodzą na świecie. Cześć Kamil. Cześć Chris, witaj, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jak wiesz, zawsze mi się z Tobą fajnie i miło rozmawia i także chciałem w tym miejscu pozdrowić wszystkich widzów. O mnie również, z Tobą fajnie się rozmawia. Cieszę się, że wróciliśmy do naszych nagrań, zresztą z innymi interlokutorami również. Niedługo będę robił podobne nagrania, no ale zawsze ciekawe, co tam słychać na Wyspach Brytyjskich, co u Ciebie w globalnym przebudzeniu. No, obydwa jesteśmy praktycznymi ludźmi, podchodzimy do życia pragmatycznie i szukamy rozwiązań w przeróżnych sytuacjach. Więc czy ten dzisiejszy czas, czasu takich przełomów, no dzisiaj miała wybuchnąć wojna, jeszcze to nie nastąpiło. Czy ten czas dla Ciebie jest czymś trudnym, czy to może jakieś fajne wyzwania i fascynująca przygoda? Wiesz co, dla mnie jest on bardziej tą fajną przygodą, fascynującą, ponieważ też się dzieją fajne procesy tutaj we mnie, jeśli chodzi o ten rozwój świadomości. I tak jestem też nastawiony i skoncentrowany na tym, aby ten czas wykorzystać właśnie na to, aby jak najbardziej się tutaj fajnie rozwinąć, też pouwalniać się starych rzeczy, więc pod tym względem jest to dla mnie bardzo taki fajny, owocny, pozytywny czas. A jeśli chodzi o takie zwykłe życie tutaj w systemie, w którym też trzeba funkcjonować, to o tyle ja mam może trochę też łatwiej i też fajnie, ponieważ tutaj w Anglii generalnie, jeśli chodzi o tą całą sytuację związaną z jedyną panującą chorobą, z celebrytą wśród chorób, to tutaj praktycznie nawet już teraz nie da się odczuć, że takie coś istnieje, no bo też w ostatnim czasie, tam tygodnie, kilka tygodni temu, rząd brytyjski praktycznie wycofał większość jakichś tam obostrzeń. One i tak w ciągu przez te dwa lata nie były jakieś mega mocne. Tam na początku może coś tam jeszcze było, że jakieś tam wyjścia z domu były tam ograniczone. To wiadomo, te pierwsze tygodnie czy miesiące, ale na przykład ostatni rok, no to było mega luźno na przykład. Nie było przymusu noszenia gdzieś tam masek w sklepach czy gdzieś w komunikacji miejskiej. To się pojawiło znowu na chwilę w grudniu, jak ten nowy wariant się pojawił, czy w listopadzie, czy w grudniu. Ale to też już zniesiono. No i praktycznie teraz, czy się przyjęło ten preparat, czy się go nie przyjęło, to tutaj w Anglii się funkcjonuje normalnie. Wiesz, można wejść wszędzie do sklepu, do restauracji, do kina. Nikt o nic nie pyta, o żadne maski, nie maski, więc... Nie ma selekcji? Proszę? Czy nie ma selekcji u Was? Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Jeszcze, wiesz co, teraz rząd brytyjski pod koniec stycznia się wycofał w ogóle z paszportów, które miały być. One były tam na krótki okres, ale tylko w taki sposób, że w klubach nocnych, w sensie dyskotekach, po godzinie chyba 12 po północy, jak ktoś chciał wejść, to musiał ten dokument przedstawić. I to było jedyne miejsce, jedyne okoliczności, gdzie był wymagany. Ale tak, to tego nie było w ogóle, więc to praktycznie też nie było odczuwalne. No ale teraz się wycofali z tego na koniec stycznia już w ogóle. No i też tam z innych rzeczy, typu właśnie te maski, co były na chwilę tam od grudnia wprowadzone, też się wycofali. Też jeśli chodzi o loty, bo to dla mnie to jest ważne, od 11 lutego, czyli praktycznie od kilku dni i weszły nowe rozporządzenia, jeśli chodzi o osoby, które nie przyjęły preparatu, że już nie mają kwarantanny, jak wrócą, a ona trwała 10 dni. To też można było obejść przez te dwa lata różnymi sposobami, tam też można było sobie z tym poradzić. I więc faktycznie, no właśnie, ten gen właśnie... radzenia sobie w sytuacjach wyjątkowych i trudnych, które mamy jako Polacy, się w tych czasach też przydaje bardzo. Więc pod tym kątem się właśnie fajnie żyje tutaj w Anglii łatwo, no bo nie jest to odczuwalne. Ja też nie oglądam telewizji, nawet jak sobie na internet wejdę, to w ogóle nie śledzę tego tematu z tym związanego. Tam co prawda mam gdzieś na Twitterze parę osób oznaczonych bardziej z takich naukowców, lekarzy, którzy tą prawdę chcą wyjawniać, żeby też wiedzieć, jak wygląda postęp, jeśli chodzi o te sprawy, o ujawnianie prawdy. Więc no, mi się tu żyje normalnie i jeśli chodzi właśnie, jak mówiłem na początku, te procesy wewnętrzne, to bardziej jestem na tym skupiony i no, czuję taki wiatr w żagle, fajnie wieje właśnie, szczególnie tam od kilku tygodni ostatnich, więc no więc jest ta ekscytacja w ogóle, co się będzie działo w przyszłości, jeśli chodzi o te procesy, bo myślę, że jako kolektyw wchodzimy teraz w taki czas, znaczy już weszliśmy tam, wiadomo, to trwa cały czas, ale teraz takie było pchnięcie mocne, jeśli chodzi o tutaj nasze pewne aktywacje też, wzniesienia i tak dalej, więc no, ciekawe czasy. No właśnie, to może byś opowiedział o swoich procesach wewnętrznych, jak to wpłynęło na twój rozwój
świadomości, jakie przemiany wewnętrzne, a przynajmniej te, które zechciałbyś na forum publicznym uzewnętrznić. Okej, okay, spoko. To się skupię na poprzednim roku, tak 2021, no i też ten rok. I też zaznaczę, że to, co ja w sobie przechodziłem, to też często mam też kontakt z ludźmi, to też się o te rzeczy pytałem, albo sami mówili, co oni u siebie przechodzą, to się bardzo często jakby nakładało, że mniej więcej przechodzimy przez podobne procesy. Tam też w zależności kto, co w sobie jeszcze ma do przerobienia, to trochę to z innej strony może być poruszane. Ale tak, ja na przykład cały tamten rok to był potężny taki proces, jeśli chodzi o uwalnianie starych wzorców, uwalnianie starego mnie, to mam na myśli tutaj z jednej strony przekonania moje świadome i podświadome na temat tego, kim jestem, co mogę, czego nie mogę, różne takie właśnie blokady z podświadomości związane z poczuciem braku, niedostatku, to bardzo sobie silnie przerabiałem. Pierw mi to po prostu gdzieś wychodziło jako informacja, że to we mnie jest, wychodziła też przyczyna, skąd to się wzięło i jak to się wpływa na moje, jak to się przejawia w moim życiu i jak to też blokuje potencjał mnie, jeśli chodzi o to, co mogę przejawić. Po prostu taka informacja się pojawiała. No i później właśnie taka, już ja robiłem z tym swoją pracę i jeszcze było takie wsparcie energetyczne odczuwane. To też w jednym z filmów nagrałem, że takie coś właśnie przechodzimy jako też kolektyw oczywiście i to taka mi przyszła w medytacji wizja, jakby wiesz co, jakbyś miał taki zlew zatkany i jak się bierze taki ten przepychacz do zlewu, co tam się tka, aż w końcu puści. Taka no grucha. Właśnie. Tak. To my jesteśmy tą rurą w zlewie, która tam była pozatykana na pewnych poziomach gdzieś jakimiś blokadami naszymi energiami, wzorcami, takimi i gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa, tak dalej, tam z innych wcieleń być może. I te wzorce, które są w nas najsilniej ulokowane, najmocniejsze, najmocniej na nas wpływają, to właśnie wszechświat teraz przychodzi ze wsparciem, też tak samo Matka Ziemia i jest jakby tym taki, tą taką rurą, która właśnie tam pracuje, aby ta blokada w nas, w tej rurze, w tym zlewie na samym dole, gdzieś w końcu puściła, żeby to się odetkało i żeby ten przepływ energii, ten przepływ wody w tej zlewie stał się swobodny. To taką właśnie miałem gdzieś tam wizję medytacji, jako ten proces, który się dzieje i to też przechodziłem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to tak bardziej się zadziało na jesień ostatnią, po równonocy wrześniowej, jesiennej, że takie otwieranie się na informacje dotyczące swojej nowej ścieżki, jeśli chodzi o to, co mogę robić, do czego gdzieś tam jestem powołany, jakie mam w sobie też talenty, więc to zobaczyłem bardzo, tak odczułem i zobaczyłem bardzo silnie u siebie. Też to widziałem u innych ludzi, też inni o tym mówili, takie jakby wejście na nowe i to też jako informacja mniej więcej, takie wizje, przemyślenia, przeczucia i też taka jakby praca i wsparcie energetyczne polegające na tym, że gdzieś się pojawia w człowieku większa odwaga, taka większa siła przebicia, taka moc wewnętrzna, że po prostu kiedyś się myślało, że nie, no tego nie mogę, to jakieś za ciężkie, a teraz już jest takie inne podejście, że nie, no spoko, wszystko mogę, po co się w ogóle ograniczać. Więc tego typu fajne wsparcie to tak poczułem gdzieś od jesieni i to cały czas trwa. W szczegółach na ten temat, tak żeby nasi widzowie mieli przykłady, żeby mogli porównać ze sobą, no. Większe możliwości, ale jakieś przykładziki zechcesz wyjawić z tych przemian wewnętrznych? Na przykład, no to jeśli chodzi o mnie, no to taka chęć wyrażania siebie samego taka na maksa już, po prostu bez żadnych blokad, czyli mówienie swojej prawdy, mimo że już ten proces przechodzę, wiesz, od czasu jak założyłem swój kanał YouTube, ale też mam w głowie jeszcze inne takie tam plany, też bardziej takie też ciekawsze może i też jakoś wcześniej myślałem, że to kurczę ciężko może być z takim czymś i ten, a teraz jest po prostu takie poczucie wewnątrz siebie, że jestem kreatorem rzeczywistości. Praktycznie co wybiorę z jakiegoś tam repertuaru możliwości na temat siebie, na temat swojej przyszłości, to, no to będę mógł to zmaterializować, ponieważ nie ma limitów. Więc tego typu wewnętrzne odczucie bardziej, bo to chodzi o to takie poczucie tej mocy wewnętrznej i ta odwaga i też jednocześnie uwalnianie się właśnie z tych programów, które mówią o tym braku, że tego nie można, że to jest ciężkie, jakieś takie kurcze uwarunkowania. No tak, niemożliwe. Tak, niemożliwe. Więc właśnie o to mi bardziej chodzi, że tego typu właśnie wiatr w żagiel gdzieś się pojawił w moim życiu od września i też to bardzo odczuwałem i też pytałem się ludzi, rozmawiałem jako taki właśnie też proces kolektywny, który teraz się rozpoczyna. Takie nasze jakby ustawianie nas na takiej nowej ścieżce w takich dokach i po prostu danie takiego wsparcia, żebyśmy ruszyli mocno do przodu. Więc to bardzo też czuję. No tutaj zauważyłem, że jaszczur bardzo nasila psychozę strachu, przynajmniej tych, którzy tak się boją. No, wojska okupacyjne jakieś wjechały tutaj z zachodu do tego kraju,
straszą nas bez przerwy, co tam wujek Putin ma zamiar zrobić albo nie zrobić. No i cały czas to się nakręca, ci, którzy słuchają telewizji, radia, no to oczywiście nakręcają się w tym strachu. Jak ty to widzisz, to dlaczego Jastrzębie to robi? Bo to teraz jest przynajmniej w Polsce bardzo dużo. Niby tutaj ustąpili trochę też z tymi restrykcjami związanymi z zarazą, ale de facto jeszcze parę dni temu widziałem w centrum handlowym w Toruniu, jak policja spisywała ludzi, którzy chodzili bez maski, więc jakby z jednej strony jest tak, z drugiej inaczej, chyba chaos wprowadzają. Jakbyś widział to od strony duchowej, bo u was jest inaczej, jak słyszałem. Tak, no wiesz co, no Jastrz cały czas się posługuje tymi samymi metodami, tam starymi i narzędziami, które na przykład polegają na tym, aby ten strach rozsiewać i w ludziach zaszczepiać, ponieważ no, strach ma to do siebie, że on przede wszystkim w jakiś sposób spowalnia naszą ewolucję, też może tam zablokować, ale myślę, że jeśli chodzi o takie tutaj globalne sprawy, o nasze tutaj globalne pójście do przodu, to jedyne co może taki jaszczur zrobić, to oczywiście trochę to spowolnić poprzez sianie w ludziach lęku, osłabić tą energetykę, zaniżyć tą wibrację też indywidualną ludzi i kolektywną, więc to właśnie robi. Różnymi metodami, jak nie jakieś choroby, to tutaj straszenie wojnami, więc to mniej więcej chodzi zawsze o to samo. I to jest tylko, Chris, kwestia tego, ty też tak samo na to patrzysz jak ja, bo rozmawialiśmy ostatnio i o tym powiedziałeś mi, że koncentrujesz się wyłącznie na swoim życiu i też taki chyba proces przechodziłeś, ja tak to z tego wyciągnąłem wnioski, że porównując jeszcze rok temu, jak rozmawialiśmy, to przez ten rok właśnie bardziej w tym kierunku poszedłeś swojego tu i teraz, swojej przestrzeni, żeby się na tym skupić, a już mniej się jakoś tam przejmować i uwagę poświęcać tym zewnętrznym sytuacjom. Ja mam dokładnie to samo, u mnie też to właśnie mocno przeszło, to jest kolejny z procesów z tamtego roku, który dalej trwa. Zaprzestanie się interesowania poniekąd tego, co się dzieje, tym, co się dzieje w świecie, kierowanie w to uwagi i tak dalej. No, totalnie się teraz skupiam już na swojej przestrzeni, na swoim życiu, na możliwościach, jakie mam, na tym wejściu w tu i teraz. I to taka właśnie tutaj porada dla widzów, że jeżeli ktoś czuje jakoś w sobie takie obniżenie energetyczne, ten strach, ten lęk, niepokój, ta obawa o przyszłość związana z sytuacją na Ziemi, to jest tylko kwestia tego, na ile my pozwolimy sami tą swoją uwagę, w konsekwencji swoją energię na zewnątrz oddawać i po prostu jeżeli zmniejszymy tą taką jakby proporcję, że zaczniemy się coraz mniej interesować wiadomościami z mediów, a coraz bardziej interesować swoją przestrzenią, jeżeli poświęcimy też coraz więcej czasu na to, aby pracować nad swoim umysłem, samoobserwacją, żeby zobaczyć, kiedy ta nasza pierwsza myśl wchodzi w ten świat zewnętrzny, w to jakby już skupienie się na sytuacji geopolitycznej i się wtedy wycofamy. Jeżeli też będziemy pracowali nad swoimi emocjami, integracją emocji, no to wtedy siłą rzeczy będzie nam lżej i myślę, że teraz jest taki czas, że to też kolejny proces, to w tym roku już czuję, że ten wymiar teraźniejszości jakby się na Ziemi bardziej otwiera. Oczywiście on zawsze był, no bo to teraz święte tu i teraz zawsze jest, ale jakoś ja to odczuwam, że o wiele łatwiej jest mi i też to czuję, że to jest tak kolektywnie, zalogować się, zacumować, zakotwiczyć w teraźniejszości. Po prostu łatwiej jest tam wniknąć. Takie coś odczuwam i właśnie polecam wszystkim widzom, aby skorzystali z tej możliwości, jaką daje przestrzeń wejścia w teraźniejszość i skupili się na tym i właśnie, bo to jest mega wielki skarb, jaki się teraz otwiera na Ziemi i mega nam to posłuży, jeśli chodzi o rozwój. No ale żeby to zrobić, to jednak trzeba w sobie mieć tą dyscyplinę i świadomość, aby tą uwagę przekierować z zewnątrz do wewnątrz, nie skupiać się na tych zewnętrznych tutaj po prostu szamotaninach i na tym matryksie zewnętrznym. To też jest pewien teatr. No i budzić sobie tą moc po prostu, więc to takie moje tutaj porady i wskazówki. No bardzo fajne wskazówki. Ja tu może dodam od siebie, że ja lubię wiedzieć mniej więcej z grubsza, co się dzieje w lustrze, czyli w matryksie, ale wiem, że wszelkiego typu zmiany mogę dokonać w sobie samym. Dopiero wtedy świat zewnętrzny się zmieni. Ale też wiem, tak obserwując po moich programach, że bardzo wiele osób chciałoby połknąć pigułkę albo poprosić kogoś, kto by za nich to zrobił. Jednak ruszyć dupsko do roboty, to nie bardzo się kwapią. No to nie moja sprawa, ja tym się nie przejmuję. Nawet jeśli to są najbliższe mi osoby i one nie chcą nad sobą pracować, to jest ich sprawa i mają do tego prawo, ale warto wiedzieć, że świata na zewnątrz nie zmienimy. Możemy go zmienić w sobie i wtedy ten na zewnątrz się zmieni. No to taka dygresyjka, ale tu widzę, że idziemy w tym samym kierunku i to bardzo blisko siebie.
Tak, tak, tak. Tak No, uważałeś w tych dużo ludzi zmianach. teraz, dużo ludzi to czuje po prostu, że no, ta teraźniejszość to jest po prostu no, ta brama do wejścia w ten nowy świat tak naprawdę i nie da się być jednocześnie i w teraźniejszości i gdzieś na zewnątrz w tym świecie wewnętrznym w tym czasie pływać w sensie obawa o przyszłość czy tam gdzieś trzymanie się przeszłości. No albo to, tak samo jak nie da się naraz być albo nie być w ciąży, nie? Albo się jest, albo nie jest po prostu. Albo zjeść ciastko i mieć ciastko. No właśnie, więc w ten sam sposób. I też jeszcze taki kolejny proces, który też się wiąże z tą sytuacją zewnętrzną, jak na to można spojrzeć, to jest takie obudzenie się, wejście w zaufanie do życia, do samego siebie, wprowadzenie. To też jest bardzo ważna rzecz. To też się bardzo mocno odczuwałem i odczuwam dalej w sobie, że to się gdzieś w nas dzieje, rozwija. O tym też dużo ludzi mi jakby mówiło i potwierdziło na bazie swoich doświadczeń. I też jeżeli właśnie postawimy na to, aby rozwijać w sobie to zaufanie do życia, do źródła, do tego, że ta sytuacja na ziemi do czegoś też prowadzi, o tym też możemy porozmawiać, do czego to moim zdaniem wszystko prowadzi za chwilkę, to jeżeli właśnie nauczymy się żyć w takim pełnym zaufaniu do, z jednej strony do życia, że to wszystko służy naszemu rozwojowi, że to wszystko nas popcha tam, gdzie ma popchać, że nas to też z jednej strony moim zdaniem ocali przed nami samymi, tutaj przed ludzkością, że wymusi przewartościowanie, a z drugiej strony zaufanie do samego siebie, że sobie poradzę w tych czasach, że dam radę, że co by się nie działo, to po prostu i tak ja jestem tu i teraz w tej przestrzeni, więc jest dobrze po prostu, tu jest cała moja rzeczywistość, więc to jest kolejny proces, który bardzo czuję i o którym też myślę, że warto mówić, zaufanie do rzeczywistości, do samego siebie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale też akceptacja tego, co życie tak. przynosi. Ja zawsze sobie powtarzam, że nawet jeśli coś niefajnego przychodzi, to jest dla mojego najwyższego dobra. I wtedy przypominam sobie sytuację z dawnych lat, kiedy to psioczyłem na życie, czy wręcz nawet przeklinałem pewne rzeczy, bo wydawało mi się, że sprawa jest tragiczna. A po kilku latach uśmiecham się na myśl o tym wydarzeniu i widzę, jak wiele dobra mi ono przyniosło. Więc akceptacja do życia, tak, to jest to, co teraz chyba warto w sobie pielęgnować. No ale dobra, o tych zmianach miałeś opowiedzieć. Aha, więc wiesz co, no ja to tak porównuję to, co się dzieje od jakiegoś czasu już, te 2 lata ostatnie to tak przyspieszyły tylko to, że to jest z jednej strony proces ujawniania prawdy, całkowitej prawdy i to też trwa etapami, to jeszcze pewnie trochę potrwa. Ja bym to porównał do tego, co Majowie mówili w swojej jednej z przepowiedni, że ludzkość pewnego dnia wejdzie do sali luster, aby się samej sobie przyjrzeć, aby zobaczyć swoje postępowanie, wyciągnąć z tego wiesz, poziomu refleksję i to też wymusi w ludzkości, na ludzkości jakieś zmiany, przewartościowanie. Więc ja tą sytuację, która teraz ma miejsce, widzę tak, że teraz taki chyba się etap zaczyna, bo już się zaczął, że przechodzimy do fazy bardziej właśnie już refleksyjnej, że zaczynamy widzieć, nie wszyscy oczywiście, ale to jest taki też proces, tam kto ma widzieć, to widzi, kto ma też zobaczyć, to zobaczy to też pewnie wkrótce, zobaczyć, w jakim stanie my jako ludzkość jesteśmy, jako też gatunek. Te 2 ostatnie lata tylko po prostu pokazały, unaoczniły jeszcze bardziej, uwydatniły w nas, w ludziach to, co w nas zawsze było, to, co było w nas od zawsze. To wszystko stało się bardziej po prostu jawne, wszystko wyszło na powierzchnię. I tam są takie rzeczy, wiesz, jak z jednej strony takie rzeczy, które po prostu musimy, bo to też może o tym wspomnę, że jeżeli my jako ludzkość chcemy się rozwijać, przejść w pewnego rodzaju uzdrowienie, wyjście z tego, z tej sytuacji, w której jesteśmy, z momentu, w którym jesteśmy, tu oczywiście mówimy o sprawach globalnych, teraz jak mówiłem, się skupiam na tu i teraz swoim, ale też jak poruszymy globalne sprawy, to możemy o tym porozmawiać. To tak samo jak na przykład w przypadku jest choroby, najpierw jest taki pierwszy krok, diagnoza choroby, diagnoza tego, co nam w ogóle dolega, co się z nami dzieje i tak dalej. Więc teraz jest taki chyba etap refleksyjny, gdzie te 2 lata miały nam pokazać ostatnie, co się z nami dzieje, co my jesteśmy i tam wyszły, pojawiły się fajne rzeczy, znaczy fajne, no w sensie, że takie fajne pod kątem uświadomienia. Z jednej strony odchodzimy trochę od takiego humanizmu, moralności, etyki, na przykład to, co robiliśmy te 2 lata swoim dzieciom, na przykład gdzieś w szkołach, te wszystkie takie, tego typu rzeczy, co teraz naukowcy, gdzieś tam lekarze, psycholodzy alarmują i widzą, jak ta sytuacja wpłynęła przez te 2 lata na dzieci. To, jak na przykład się z osobami chorymi obchodziliśmy jako społeczeństwo przez te 2 lata, to jak się gdzieś żegnało zmarłych i ostatnie dni w szpitalach, że nie było kontaktu na przykład z rodziną, tego typu rzeczy, to poniekąd jest takie odejście trochę od humanizmu też i tego typu sprawy. To są patologia total. Tak, dokładnie. I to było po to, żebyśmy my zobaczyli właśnie to w sobie jako ludzkość. Z drugiej strony, żebyśmy też zobaczyli
to jak jesteśmy po prostu totalnie wplątani w sieć manipulacji i kłamstwa, to jak nie chcemy myśleć samodzielnie, racjonalnie, to jak się sami zrzekamy wolności, suwerenności, to jak nie chcemy być wolny, to właśnie ta sytuacja też to miała pokazać, żebyśmy to zobaczyli. I takich rzeczy, wiesz, jeszcze tam można więcej. Tak samo upadek autorytetów medycznych, służba medyczna, no wszystkich chyba, medialnych, to już w ogóle, politycznych. To też, żebyśmy zobaczyli jako ludzie, jak my jesteśmy tacy aroganccy, zadufali, pyszni, dumni, nieomylni, jeśli chodzi o to, że my wiemy, co się dzieje na świecie, my wiemy, jaka jest prawda, inni to są tam dookoła nas, wiesz, głupi, żebyśmy też tą swoją taką zobaczyli arogancję. I to jest wszystko po to, żeby to zobaczyć i żeby następnie zrozumieć, że to nas prowadzi w złą stronę i też, aby to taki ten szok informacyjno-kulturowy, bo on moim zdaniem będzie miał miejsce, już powoli ma, ale to dopiero się rozwija i to też nie ma tylko związku z tą chorobą, która jest, ale też z innymi rzeczami, wiesz, religię, archeologia, świat nauki, to tamtego, moralność elit politycznych, tam co robią w wolnym czasie, na przykład tego typu rzeczy, nie? No tego jest cała masa. I to też było od zawsze. To było pewnie i od tysiącleci, kiedyś też tak już tam się bawiono i te same były wzorce, tylko teraz to właśnie wszystko wychodzi. I jak to wypłynie, to spowoduje szok informacyjno-kulturowy, moim zdaniem, wśród rasy ludzkiej. Oczywiście nie u wszystkich, bo osoby przebudzone na przykład o tym doskonale wiedzą od jakiegoś czasu, wręcz wyczekują tego momentu i będą celebrować to, tańczyć, bo będą mieć świadomość, że w końcu sprawy idą do przodu. Jest to ważny punkt, moment, który po prostu przechodzimy jako ludzkość, który trzeba po prostu przejść, ale ten szok ma spowodować no, rozbicie murów, skorupy naszego umysłu, systemu przekonań i wierzeń, tego, co myślimy o świecie, o sobie, kim jesteśmy, a to spowoduje w dalszej konsekwencji prawdziwe otworzenie się rasy ludzkiej na rozwój świadomości, bo nie da się otworzyć na rozwój świadomości, moim zdaniem oczywiście, jeżeli ma się tak zatwardniałe z jakieś systemy przekonań, wierzeń, taką ma się skorupę umysłu, która wszystko z każdą informację inną na starcie po prostu blokuje i odbija, bo myślimy jako rasa ludzka, że już wiemy, że jesteśmy najmądrzejsi, najbardziej inteligentni. No i ta cała sytuacja ma to wszystko w nas obnażyć, to co o sobie myślimy, abyśmy stali się tacy, wiesz, nadzy, bezbronni, niewinni, też zagubieni, oszukani się poczuli, a dopiero w takim momencie będziemy gotowi na pewne przewartościowanie, na otworzenie się, na jakieś takie refleksje czy rozkminy typu, co musimy zmienić w sobie, w świecie i pójście do przodu. Więc ja tak widzę tę sytuację pod tym kątem pozytywnym. Czyli terapia szokowa, no ale dożyliśmy czasów apokalipsy, a apokalipsa dosłownie oznacza podniesienie kurtyny, czyli obnażenie tego, jak wygląda naprawdę nasz świat. No tak, myślę, że nie wszyscy chyba jednak się przebudzą tak patrząc na zewnątrz, tak, chyba, tak. Że będzie cud, ale z drugiej strony też jakby widać, że świat, który znamy już właściwie ginie, on odchodzi do historii i ci, którzy przynajmniej trochę już zaczynają kumać, to wiedzą, że ze starym światem nie wejdzie się w nowy, że trzeba jednak pozwolić mu, aby się zapadł gdzieś tam pod ziemię, żeby zniknął, został zniszczony. A my w naturze ludzkiej czepiamy się jednak tego, co znamy, tak jak mój ulubiony inżynier Mamoń z filmu Race, który ogląda filmy tylko te, które zna. Więc no, siłą rzeczy i w dużej mierze ta cała rasa ludzka trzyma jeszcze pazurami stare, które odchodzi, a które jest bardzo szkodliwe i niedobre dla nas. Ale to trzeba to uświadomić sobie, zrozumieć, poszerzyć świadomość i wtedy dopiero odpuścić. A odpuścić nie jest łatwo, jak wiemy. Tak, tak, tak. Jak ty no dajesz radę z odpuszczeniem kontroli nad sobą? No bo bycie w teraz to jest odpuszczenie kontroli nad życiem. To jest pozwolenie, by strumień życia płynął przez nas. Wiesz co, no u mnie to się rozwija naturalnie etapami i z każdym rokiem praktycznie i ja mam też takie nastawienie i charakter, że ja się nigdy nie śpieszę z takimi rzeczami. Czasami mi przychodzą takie, wiesz, uświadomienia, gdzieś jakieś informacje we mnie, którędy mam iść, jaka jest ścieżka, co mam w sobie do przepracowania jeszcze, na czym się skupić, ale też mam takie nastawienie, że to się pojawi w odpowiednim momencie, żeby z tym pracować, żeby się nie śpieszyć, że jak już wiem, co jest czym, na czym się skupić, żeby jakoś się za to tak nie brać, że to muszę zrobić szybko i na maksa się w to skupić, tylko po prostu mieć to na uwadze, robić jakieś kroki w tym kierunku i to będzie się samo rozwijało, transformowało, być w tym wytrwałym, cierpliwym przede wszystkim, też zdyscyplinowanym. No i takie mam podejście, że jak właśnie mówię, że na wszystko jest czas,
pewne rzeczy gdzieś tam już wiem z własnego doświadczenia, że nawet trzeba poczekać i rok, czy dwa, czy trzy, żeby być gotowym z nich wyjść, pomimo że już się wie na poziomie świadomości, że to nas jakoś blokuje, ogranicza, ale jeszcze nie ma tego, nie wiem, potencjału w nas, może zbudowanego energetycznego, żeby to jakoś ruszyć i po prostu i wyskoczyć z tego. Więc no tak sobie radzę, że poddaję się po prostu rzeczywistości, wchodzę w to zaufanie. Bardzo teraz właśnie, wiesz co, ostatnio mam takie silne jakieś poczucie, aby skupić się też intencjonalnie nad tym zaufaniem do życia, do samego siebie i do tej akceptacji, do braku kontroli. A to robię tak po prostu, że no mając chwilę czasu wolnego, gdzieś staram się wejść w taką medytację i po prostu tą informację przywołać i jakoś dokonać wyboru, że ja wybieram zaufanie, wybieram akceptację, wybieram poddanie się i staram się wejść w taki stan, żeby poczuć, czym to poddanie jest, to zaufanie, rozpuścić się w tym. I potem, wiesz, wrócić do rzeczywistości i tak staram się, wiesz, co jakiś czas tam w ciągu dnia, nawet kilkakrotnie, jak mam czas. Czasami też zapomnę, bo albo nie mam czasu, czy gdzieś tam mi to umknie. To też jest piękne i to też nie ma gdzie się śpieszyć. Ale mieć właśnie z tyłu głowy na uwadze to, że to zaufanie, to poddanie, akceptacja jest ważna. Też bardzo mi pomaga praca z oddechem na przykład. To też odkryłem, że to jest potęga. Niby taka banalna rzecz, o której wszyscy zapominają, no ale ta wiedza o oddechu to już jednak jest tu od tysięcy lat. Tam jogini to już rozkminili dawno temu. No, tak. No i właśnie to też kolejna taka gdzieś moja tutaj rozkmina i mądrość wewnętrzna się budzi, że te najprostsze rzeczy, które się wydają najprostsze, są najpotężniejsze. Więc jeśli chodzi o takie akceptowanie, odpuszczanie, uwalnianie, no to też można fajnie sobie tutaj pomóc oddechem, skupić się na oddechu, głęboki oddech, też intencje tam jakieś dać wdechowi czy wydechowi nadać, to też bardzo fajnie działa. No i generalnie polecam właśnie też widzom wszystkim zgłębiać temat świadomego oddychania. Lektury jest masa, są książki i stare i nowe, są jakieś materiały na YouTubie o tym wszystkim, więc też jest taka fajna metoda Wima Hofa, tego Icemana, co ma te rekordy Guinnessa tam na tym lodzie, chyba 7 czy ile, oddechowa 10 minut, takie 3 sesyjki są właśnie wdechu, wydechów, tam się potem zatrzymuje po wydechu i później po wdechu znowu zatrzymujemy oddech i naprawdę takie 10 minut, niech każdy to sobie zrobi i zobaczy, jakie zmiany zachodzą w trakcie, w energetyce, w umyśle, w natłoku myśli, gdzieś w emocjach, w ciele, poluzowania i jak człowiek się czuje przed taką sesją i po takiej sesji, jeśli też chodzi o pobudzenie, witalność większą, więc no też właśnie oddech to taki kolejny proces, który właśnie w sobie badam i mega mocna informacja. Nawet teraz taki prezent dostaliśmy od znajomych, u nas byli po dłuższym czasie. To też wszechświat dał znać, że jest to słuszna droga. Właśnie ta znajoma przyniosła nam taką świeczkę w prezencie dużą i na górze tej świeczki, bo taka zakryta, jest po angielsku napisane słowo oddech, nie? Więc po angielsku, czyli jednak wszechświat dał tutaj znak poprzez prezent od znajomej, że jest to słuszna ścieżka i żeby się na tym skupić, nie? Więc... No to już sprawdzone, no wielu moich przyjaciół tak, też to stosuje i jest fajna rzecz. Ja bym tu dodał jeszcze, że warto też brać zimne kąpiele. Ja na przykład każdy prysznic kończę taką lodowatą spłuczką i to dobrze mi robi, chociaż nie zawsze mam na to ochotę, ale moje ciało jest mi wdzięczne za każdym razem, gdy to robię. No to tyle, ale mieliśmy pogadać też, wstępnie ustaliliśmy o tym, jak widzisz przyszłość. No to tak, no to trochę wiesz co o tym powiedziałem, jeśli chodzi o ten szok kulturowo-informacyjny, jeśli chodzi o takie jakieś konkretne wydarzenia, czy to w geopolityce, czy właśnie no, w geopolityce, to ciężko mi powiedzieć, bo poniekąd już się na tym nie skupiam i też no, nie wiem, jaki to będzie miało kierunek, po prostu nie wiem, co się wydarzy. Tendencje. To nie mówię o szczegóły tylko, bo to niech wróżki mówią i jasno widzę, ale na przykład jakie tendencje, bo niektórzy mówią, że no niedługo już jakby jaszczur straci totalną władzę, a wszyscy będą żyli w szczęściu, co nie bardzo mi pasuje ta linia, ona mi nie konweniuje, bo za dużo jest jednak osób, które poszły na łatwiznę i chcą dla tak zwanej niby wolności oddać swoją wolność jednak. No tak, jak ty widzisz, jak te energie się rozprowadzają? Czy czeka nas jeszcze długi proces tych przemian, czy może to zakończy się niedługo, a może jednak te dwa społeczeństwa, tych nieposłusznych i posłusznych, jakby się rozdzielą, będą dwa równoległe rzeczywistości? Wiesz co, no myślę, że już jeśli chodzi o takie ramy czasowe, to
jesteśmy już za pewnym takim punktem zwrotnym, który przekroczyliśmy i teoretycznie teraz powinno być łatwiej, jeśli chodzi o pewne procesy, w sensie, że bardziej powinny one ruszyć do przodu już tak jakby lawinowo trochę rzeczy powinny pójść. Pewne takie progi mi się wydaje, że osiągnęliśmy. Na pewno to ujawnianie prawdy spowoduje upadek klasy politycznej, też tych autorytetów, tych właśnie medialnych, politycznych, medycznych, ale tutaj jeśli chodzi o klasę polityczną, to też tu będzie ciekawie, mi się wydaje. Że duża część ludzi mi się będzie miała takie jakieś pretensje, rozczarowania, gniew, być może też do polityków za tego typu rzeczy, ale to też jest fajna sprawa, dobra, rozwojowa, żebyśmy w końcu określili się sami, czego my chcemy, jakich chcemy polityków i zobaczyli, że to naprawdę my ich sami wybieraliśmy, że to nasza jest kreacja, a nie jakaś tam zewnętrzna polityków. Więc pod tym kątem mi się wydaje, że będzie w tym roku chyba jeszcze nawet ciekawie. No może być ciekawie, ale ja zauważyłem mechanizm, a jak pewnie wiesz, ja sam działałem przez 4 lata w polityce i to tak no trochę nawet blisko Sejmu byłem wtedy, więc mechanizm jest ciągle ten sam. Ludzie psioczą na polityków, którzy się skorumpowali, bo wiadomo, że tak musi być i wybierają tych samych, którzy zmienili barwy i tak dalej, więc moim zdaniem dopóki się tego tałataństwa gdzieś w kosmos nie wyśle, to nic się nie może zmienić, bo polityka sama w sobie korumpuje. Ludzie się wkurwiają strasznie, gdy wchodzą w politykę, nawet wtedy, kiedy mają najczystsze intencje, wchodząc tam. Później już nie ma pomiłuj, albo jest out i nie działamy w polityce, a jak działamy, no to stajemy się kanaliami. Tak to widzę i myślę, że chyba się nie mylę. Tak, tylko że wiesz co, taki chyba potencjał tego wysłania ich w kosmos, to na Ziemi będzie mógł się pojawić taki prawdziwy dopiero, kiedy ta prawda bardziej wypłynie na powierzchnię, bo zawsze ludzie, wiesz, przeoczyli nad polityków, wiedzieli o tych aferach, przecież to można w setkach te afery tam policzyć, ale to takie było, że jakoś nie dotyczyło ludzi bezpośrednio, że tam gdzieś ktoś ukradł pieniądze, ja tu mam swoje życie, a z drugiej strony, jeżeli ludzie zobaczą, że jakoś bardziej poczują namacalnie na sobie, jak są, byli robieni właśnie w konia i też ekonomicznie jakoś to odczujemy, co też teraz ta inflacja tutaj galopuje, też ma to swój powód moim zdaniem, żeby też wstrząsnąć ludzi, żeby też trochę jakby wylogować te wtyczki z tego Matrixa, z ludzi powyciągać, na ile się da oczywiście i też nie każdemu taką wtyczkę się da wyjąć, ale jak właśnie nawet porozmawiamy o takich osobach najbardziej opornych przed zmianą, najbardziej gdzieś tam zamkniętych w swoim umyśle, to jeżeli u takich osób by się miał pojawić potencjał pewnej zmiany, przewartościowania, to chyba by trzeba było taką osobę właśnie podejść, gdzieś dotknąć od właśnie takiej strony ekonomiczno-materialnej, od tych takich pierwotnych potrzeb, żeby tam gdzieś on poczuł jakieś takie zachwianie, niestabilizację. Więc to też ma dobrą swoją stronę, jeśli chodzi o takie wstrząśnięcie ludzkością i żeby coś zauważyła. Więc Teoretycznie tak, ale z drugiej strony to już było wielokrotnie, ludzie zostawali kopniaki, wracali do tego samego i moim zdaniem dopóki nie przejdziemy z umysłu do serca, nie będziemy kalkulowali, a będziemy czuli, to dopiero wtedy możemy ten temat rozwiązać, bo umysł jest tak sprytny, że zawsze wykręci kota ogonem i dzisiaj popsioczymy na polityków, a później wybierzemy tych samych, bo oni już powiedzieli, że posypali głowę popiołem, już teraz będą dobrzy. Znam takich polityków, którzy już 50 razy zmieniali barwy partyjne i nadal funkcjonują i jakoś tak dobrze im się wiedzie. Więc chyba tutaj musi być to przejście z umysłu do serca, bo inaczej się nie da. Umysł jest matriksem i nie da rady nic zmienić, przynajmniej na długofalowo, jeśli jesteśmy w umyśle. Więc chyba nowa ziemia, o której teraz chciałbym porozmawiać, to jest właśnie ziemia czucia, ziemia przestrzeni serca, ziemia tu i teraz, a nie umysłu. Umysł chyba już tam nie będzie funkcjonował. Jak to widzisz? No właśnie, Chris, ja to widzę tak, że ten proces przechodzenia z umysłu do serca, logowania się w sercu, to on też się stopniowo rozwija w naszej cywilizacji. To zaczęła to robić jakaś grupa ludzi na Ziemi, tam jakiś procent, czy tam promil społeczności i to tam ileś lat temu i to wiesz, rośnie w siłę, coraz większa ta grupa ludzi się robi. A dalej to jest jakaś mniejszość, tak? No i mamy właśnie tą drugą stronę ludzi, którzy są dalej w umyśle i nie chcą z niego wyjść, tak to nazwijmy. No i mi się wydaje, że jeżeli u takich ludzi miałby się proces zainicjować tego pójścia w kierunku serca,
w jakiś sposób ten potencjał jakoś się tam zalogować w nich, no to te zewnętrzne warunki do tego będą musiały się przyczynić. I tutaj właśnie jednym z takich warunków fajnych to jest to, co powiedziałem, czyli zburzenie murów tego umysłu, czyli te właśnie wszystkie tutaj, co w umyśle uchwyty, co trzymają świadomość, wtedy może trochę puszczą, poluzują i się ta przestrzeń w tych ludziach jakoś stworzy. A z drugiej strony chyba te wydarzenia wszystkie też mają w sobie gdzieś tam na głębszym poziomie takie zadanie, aby nas ludzi połączyć, żebyśmy jakoś się poczuli jako wspólnota znowu, żebyśmy w końcu z tych podziałów wyszli sztucznych, nałożonych nam politycznie. Tego typu właśnie trudne wyzwania kryzysowe, jakie są, to one też są głównie po to, aby ludzie po prostu, wiesz, też jako ludzkość na takim poziomie świadomości jeszcze jesteśmy póki co, że często potrzebujemy mieć wspólnego wroga, aby się połączyć w siłę. No jest to taki poziom świadomości. Tak to na to można spojrzeć na przykład, nie? I tak, ale z drugiej strony widzę, że podziały, czy chcemy, czy nie, i tak istnieją, no bo chociażby dzielimy się na tych, którzy się budzą i tych, którzy siedzą ciężko w matriksie. Ja na przykład unikam tych matriksów, co nie znaczy, że uważam się za lepszego, ale po prostu nic mnie z nimi nie łączy, a wiem, że nawet żebym tysiące słów czy programów zrobił, to jeśli ma się nie przebudzić, to i tak grochem o ścianę. No to tyle, wiesz, a teraz pewnie też się orientujesz, że szykuję budowę osady nowej ziemi, tak już działamy z przyjaciółmi w tym temacie, ale zaczynamy od tworzenia wspólnoty, która też w jakiś sposób będzie dobierała sobie członków tej wspólnoty według pewnych kryteriów, no bo nie możemy wszystkich przyjmować, bo od razu będzie tam chaos i tak dalej. Jak ty widzisz przyszłość wspólnot, takich jak akurat ta wspólnota światła, którą ja z moimi przyjaciółmi zakładamy, tworzymy, zaczynamy działać? Przyszłość dla ludzkości, czy twoim zdaniem to rozwinie się w inną stronę? Tak, myślę, że to jest taki naturalny kierunek i ma to w sobie potencjał właśnie tej nowej ziemi, ale jeszcze tylko jedno zdanie dołożę do tej ostatniego wątku, że no ja tak czuję tą całą sytuację, wydarzenia obecne, które jeszcze będą miały miejsce, bo pewnie wiele się będzie działo jeszcze, że ma to wszystko w sobie jako informację główną, tą ewolucyjną, aby właśnie obudzić ludzkie serce tego kolektywu, obudzić człowieka na właśnie postrzeganie drugiego człowieka jako sobie bliskiego, na tą empatię, na tą właśnie wspólnotę i tak dalej, więc nie wiem, co się będzie działo, ale to właśnie ma ten taki zapis w sobie. I oczywiście wiadomo, nie wszyscy w tym kierunku pójdą, bo część jeszcze bardziej tam się umyśle gdzieś zakopie i wejdzie w swoje tam podziały, tą iluzję oddzielenia i lęki. To tak chciałem jeszcze do tego tam wątku nawiązać. A jeśli chodzi o osady nowej ziemi, to ja mam takie przemyślenia, ponieważ ja żyję w mieście tutaj w Nottingham, dosyć duże miasto. To chyba z 300 tysięcy ludzi ponad, żyje w centrum i też właśnie to doświadczenie mi jest między innymi, tak sobie to tłumaczę, po to dane, żebym zobaczył, jak właśnie życie w takich dużych skupiskach, w dużych miastach jest w pewien sposób nieurodzajne i nie ma przyszłości większej, jeśli chodzi o ten potencjał nowej ziemi. To na wielu poziomach. Z jednej strony, wiesz, nagromadzenie tych tutaj umysłów ludzkich obok siebie, tych aur ludzkich, to bardzo jakoś samego człowieka ściska, że wszędzie czuje tą energetykę innych ludzi. Widzę różnicę, jak sobie do Polski pojadę tam na moją wioskę, na urlop czasami, gdzie mam małą wioskę, ostatni dom praktycznie na wiosce, z tyłu pola, lasy, praktycznie tylko wejdę na podwórko, to po prostu czuję mega takie rozszerzenie swojej energetyki, jakby się po prostu skrzydła otwierały, takie wrażenie, więc tą różnicę czuję i to jest właśnie, i temu wiem, że takie osady mają sobie przyszłość, ponieważ będzie tam przestrzeń dla ludzi. Będą też ją tworzyły ludzie o podobnym poziomie świadomości, idący w jednym wspólnym kierunku. Każdy też swoją ścieżką, wiadomo, ale mniej więcej cel jest ten sam. I to będzie powodowało, że tą różnicę, jeśli chodzi o te duże miasta, że tutaj ludzie mają bardzo różną świadomość, też bardzo niską, to odczuwam często w miastach. Tak. Już pomijam, wiesz co, cały ten smog elektromagnetyczny, teraz maszty tu się te buduje wszędzie, tych telefonów, te 5G nowe i tak dalej, już pomijając to, ale widzę jako taką duży krok do przodu ludzkości to, że ludzkość będzie wchodziła w takie jakby swoje mniejsze kolektywy, jako ludzie się będziemy łączyli w grupy, takie kolektywy o podobnym poziomie świadomości, zasilani energią przestrzeni, ziemi samej. I właśnie to idealnie, taką wizję i takie założenia idealnie jakby spełnia, realizuje taka osada.
Więc pod tym kątem jest to mega inna jakość niż życie w miastach, gdzie jest ten beton, gdzie jest ten ścisk, gdzie jest ta technologia i gdzie są po prostu pola energetyczne, masy ludzi, którzy w ogóle nad sobą nie pracują i nawet czasami jak człowiek wejdzie w medytację, gdzieś się bardziej uwrażliwi na daną chwilę na energię, to idzie wyczuć gdzieś tam za ściany sąsiada energetykę, aurę czy myślokształty, co on tam to po prostu czuje w sobie. Więc tego typu rzeczy widzę. No i jeśli, nawet jeśli chodzi, wiesz, o dystrybucję typu tam żywność, jakieś dobra, to też tam te osady mają przyszłość, ponieważ no tam, wiesz, dookoła osady jest wiele też ziemi, czy nawet samej osadzie, gdzie można uprawiać żywność i praktycznie każdy może sobie panie zapewnić, czy wspólnymi siłami jakoś tam się, wiesz, organizować czyste, zdrowe, ekologiczne jedzenie. No i porównując to z takimi miastami, gdzie, wiesz, masz teraz same markety praktycznie i ta polityka też w tym kierunku prowadzi, aby te małe takie sklepiki eliminować na rzecz tych wielkich molochów, tych marketów największych, gdzie ta żywność praktycznie wszystko jest pryskane chemią, gdzieś tam ściągane, nie wiadomo. Tak, tak, tak. I tu Anglia to w ogóle ma na punkcie takiej żywności byle jakiej, przetworzonej właśnie fioła. Tu praktycznie oni mają bardzo niską świadomość, jeśli chodzi o to, co jedzą. To praktycznie, to rozmawiałem też często, mam kolegów Anglików i tam widzę, jak gdzieś tam je naraz pół paczki Tic Taców i ją kolą zapija, bo lubi na przykład, nie, i się pytam go, czy w ogóle wie, że to mu szkodzi, czy tam gdzieś chipsy na obiad na przykład, nie. Tu naprawdę Anglicy mają bardzo niską świadomość, jeśli chodzi o żywność i to też się przekłada na jakość pożywienia w sklepach, no bo to na co jest popyt, to też jest podaż, nie? Więc czasami, żeby wejść do sklepu i znaleźć coś fajnego, to jest ciężko, więc no tak, tak pytałeś o tą osadę Nowej Ziemi, to myślę, że pod tym kątem jest potencjał bardzo duży i no jest to przyszłość. I tak też widzę gdzieś właśnie przyszłość Ziemi, że są takie masa skupisk, te miejsca na Ziemi jest cała masa, jak się samolotem leci, to widać, ile tego wolnej przestrzeni jest, po prostu masa wolnej przestrzeni, takie skupiska, też te takie domy kopułowe, tak gdzieś czuję w sobie, to jest też przyszłość, jeśli chodzi o energetykę mieszkania i chciałbym kiedyś w takim domie się znaleźć, chociażby nawet na, wiesz, tam parę godzin, żeby doświadczyć tej różnicy. Może kiedyś nas odwiedzisz. Z przyjemnością, oczywiście. Mam w planach powrót do Polski na stałe w najbliższych latach, więc będą większe możliwości, aby tam do was też zawitać. No tak właśnie widzę tą przyszłość. Taka dygresja. Kiedyś czytałem, że jakieś Stowarzyszenie Kucharzy Światowych uznało, że kuchnia brytyjska jest najgorsza na świecie. Ale to już taka... Teraz miałem, a propos właśnie mieszkania na wsi, gdzieś tam ze 2 lata temu, gdy jeszcze mieszkałem w Warszawie, miałem silne poczucie, że jednak blokowisko, w którym mieszkam, no bardzo negatywnie wpływa na mnie i jakaś siła wypędzała mnie na wieś, chociaż urodziłem się w Warszawie i przez wiele lat byłem mieszczuchem, nie wyobrażając sobie nawet czegoś takiego, że mógłbym mieszkać na wsi dłużej jak tylko wakacje. A teraz mieszkam już od 1,5 roku czy 2 lat na wsi i w ogóle do miasta mnie nie ciągnie. Ale teraz takie pytanko, bo często opowiadając o osadach Nowej Ziemi, mówię o tym, że człowiek w przyszłości to jest istota absolutnie wolna, czyli bez jakichś zobowiązań, na przykład partnerskich, damsko-męskich i tak dalej. Tu mnie posądzają o Sodomię, Gomorię i jeszcze inne rzeczy. O jak człowiek może żyć bez przykazań i bez różnych takich spraw? Przecież to się pozabijają, przecież to będzie komuna. Osho już to robił, hipisi to robili i to się nie udało. No to i tobie się nie uda. No ja wtedy mówię, że tu chodzi o przejście ze świadomości umysłowej w świadomość serca. Ale jak ty to widzisz? Czy rzeczywiście uważasz, że ma to szansę już w tych czasach obecnych na to, by okazać się sukcesem, czy znowu będzie jakiś eksperyment i niepowodzenie, że rasa ludzka jeszcze nie jest gotowa do absolutnej wolności w relacjach partnerskich? Wiesz co, myślę, że jest gotowa, tylko to kwestia poziomu świadomości, żeby zebrać ludzi o takim poziomie świadomości, którzy są na to gotowi po prostu, bo jeżeli się tam pojawi parę osób, z którym to nie rezonuje, albo nawet tego nie rozumieją, a przede wszystkim tego nie czują w sercu, no to mogą tam być jakieś, wiesz, zgrzyty czy tego typu sprawy. Uczajają wtedy. Tak. Więc to kwestia tego. Na pewno jest to o wiele łatwiej zrobić niż lat temu 5, 10, 20, 40 czy 50, bo ta świadomość jednak rośnie cały czas i ludzi, którzy mają pewien sposób, poziom świadomości i też i otworzone serce, jest teraz o wiele więcej niż było. To rośnie też wykładniczo, więc też tak na logikę samą łatwiej takich ludzi jest zebrać i znaleźć, bo jest ich więcej po prostu w przestrzeni. Więc ma to rację bytu. Ja generalnie Nowa Ziemia to mi się właśnie widzi jako
te słowa właśnie jak wolność, miłość, to są takie synonimy, że po prostu, że miłość jest innym obliczem też wolności. Wolność to jest też jakby miłość i ta wdzięczność też, to wszystko jest jakby taką jedną energią i generalnie to najpierw wiadomo, trzeba do tego wymiaru wolności gdzieś się w sobie dokopać, w swoim sercu się połączyć. Nie poczujemy, czym jest wolność prawdziwa, moim zdaniem oczywiście, jeżeli nie wyjdziemy z tego umysłu, jeżeli tego całego tam labiryntu po prostu, tych wszystkich tam supełków w umyśle nie rozplączemy i się z tego nie wyzwolimy i nie przestawimy się na czucie typowo, no wtedy i właśnie... mamy sobie najpierw wolność, a później naszym partnerom. Tak, Absolutnie. Tak. I no i właśnie to, co wspomniałeś, jeżeli już myślę w tym wymiarze wolności wewnętrznej osadzimy, zakorzenimy, rozgościmy, rozpoznamy i nauczymy się jakby funkcjonować w tym stanie wewnętrznej wolności, to siłą rzeczy będziemy też gotowi dać ten wymiar wolności, przekazać jakby innym istotom na zewnątrz nas, znaczy na zewnątrz, no nie ma nikogo na zewnątrz nas tak naprawdę, ale to trzymajmy się tej perspektywy, że jednak są też ludzie na zewnątrz nas, więc to naprawdę takie coś ma rację bytu, jeżeli będą ludzie o takim samym poziomie świadomości i odczuwaniu rzeczywistości, więc myślę, że to spokojnie można zrobić, no ale jest to też temat tabu, jest ten stary paradygmat właśnie tutaj związany ze związkami i też z seksualnością całą, który też myślę, że będzie przechodził swoją transformację, już przechodzi oczywiście, ale że to jeszcze będzie się wiele fajnego działo. Ale tak, no myślę, że to nawet na Ziemi sytuacja pokazuje te kultury różne, że tam od setek lat to trwa, czy od tysięcy, że są inne podejścia też na związki, na małżeństwa, na jakieś partnerstwa w różnych częściach Ziemi i każdy jakoś żyje sobie i to się tam sprawdza, w sensie, że to funkcjonuje po prostu długi czas już, więc to też samo daje do myślenia. Ale myślę, że tak, że no jest to taka trochę ścieżka rewolucjonisty, wywrotowca, takie pójście w tym kierunku, no ale ty masz, Chris, też taką naturę właśnie burzyciela trochę. O, rzeczy same. Więc idziesz w zgodzie ze swoją ścieżką po prostu. Oj, tak. Zawsze starałem się, żeby tak było. Są takie różne teorie, linie rozwoju, ludzie się skupiają w jakichś grupach, żeby stworzyć jakiś procent ludzkości, który myśli tak samo i dopiero wtedy mają się dokonać przemiany. Inni znowu mówią, że wystarczy, jak sami w sobie się zmienimy i świat dookoła się odmieni na lepsze. A jak ty uważasz? No ja uważam, że przede wszystkim skupić się na własnym rozwoju, na własnym poletku, na własnym tu i teraz. I siłą rzeczy w obecnych czasach tego typu osób, którzy podobną rzecz robią, też się na swoim własnym poletku skupiają, wchodzą w ten wymiar tu i teraz, to już są pewnie miliony na całym świecie. Więc siłą rzeczy ta przemiana i tak się dokonuje w tle, no bo jest to proces puszczony już w ruch i to nie my sami, znaczy też my autorem tej przemiany jako ludzie jesteśmy, no ale też nad tym wszystkim są wyższe siły te ewolucyjne, kosmiczne, które nas pchają w tym kierunku i też Ziemia nas tutaj wspiera, więc moim zdaniem to się dzieje, ale to wychodzi z nas, że po prostu warto, aby każdy poczuł, że jest tym centrum z wszechświata swojego oczywiście, swoim tu i teraz, swoim pokojem, w którym po prostu cały czas jest, wszystko wychodzi z niego. No i jeżeli się na maksa skupi, zaangażuje w swoją własną transformację, przemianę i będzie tak postrzegał rzeczywistość, że ona z niego wychodzi, to też to będzie wpływało na coraz te większe fraktale, wiesz, lokalnie, potem województwo, państwo, kontynent, sama Ziemia. Ziemia też wpływa oczywiście na kosmos i mając uwagę, że takich ludzi jest cała masa teraz, co to robią, więc siłą rzeczy, no my, każdy z nas zmienia świat i też chyba warto patrzeć na to, że nie jesteśmy tu po to, aby świat w ogóle zmieniać czy go naprawiać, bo świat jest taki, jaki jest i po prostu my go tworzymy po prostu i po prostu najpierw stwórzmy wersję swojego życia, swojego ja, jaką chcemy, jaką wybieramy, obudźmy ten potencjał kreatora świadomego w sobie, z tą mocą się połączmy serca, aby kreować tą swoją przestrzeń. No i siłą rzeczy w tej samej chwili, czy ktoś chce, czy nie chce, czy jest tego świadomy, czy nie, tą cegiełkę swoją dokłada do kolektywu. To i tak się dzieje. I mi się wydaje, że nawet nie trzeba się skupiać na zmianach w świecie, ponieważ my i tak to robimy sobą, więc tak to właśnie widzę. Fajnie, no dojeżdżamy już do końca naszej audycji. Może chciałbyś spuentować, coś od siebie powiedzieć. No myślę, że nagramy jeszcze nie jedną w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy to już mamy 48 minut z kawałkiem chyba. Tak, 48 minut. Myślę, że Chris, warto chyba też wspomnieć o tym, co warto robić w tych czasach, na co uwagę też zwrócić. Super. To też jest taka, jako puenta to może być też fajne. Wspaniale, proszę. No to z jednej strony ja polecam odłączyć się
od kolektywu, w sensie od świadomości kolektywnej, a to się robi w dużej mierze poprzez odcięcie się od informacji medialnych, mainstreamowych, też często internetowych, alternatywnych, bo też zauważyłem, jest sporo kanałów, które non-stop straszą i się skupiają na takich scenariuszach, wiesz, apokaliptycznych, czy tutaj jakiejś kontroli, że zaraz będziemy w więzieniu i za energią idzie uwaga, więc też warto na to zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my o tym wiemy wszystkim, to i tak to wchodzi gdzieś pod świadomość, nas się lokuje i to potem może się odbić na tym, jak się czujemy, jak też widzimy rzeczywistość, ile mamy w sobie siły, ile tej siły nie mamy, więc to jest taka jedna sprawa. Druga rzecz, zaraz będzie wiosna, tu już się będzie ciepło robiło fajnie, więc jest to mega fajny okres, jak co roku, aby wyjść z kierunku natury, pracować nad naturą, uczyć się tego bycia w tu i teraz, obcując z naturą, spacerować, ogródki swoje uprawiać. Tego typu rzeczy też fajnie zawsze poprzeć intencją właśnie połączenia się z naturą, oczyszczenia się z tego wszystkiego, co nam nie służy, aktywowania w sobie pewnych takich tutaj umiejętności, zdolności, które będą nam w przyszłości potrzebne, ale bardziej mi tu chodzi o takie uwalnianie się ze starego jeszcze na poziomie mentalnym, emocjonalnym, nawyków pewnych, wzorców tam myślenia, reagowania, więc praca z naturą. Nawet jeżeli nie mamy żadnej intencji, to po prostu wyjść do natury i wyciszyć się, zaprzestać myślenia i tylko po prostu rozpuścić się w tej naturze, w tym lesie, przez który spacerujemy, czy w tym swoim własnym ogrodzie. Więc to jest mega praca i taka wspierająca energetycznie i oczyszczająca. Potem jeszcze bym się chciał skupić na takim czymś, co właśnie praca z oddechem, to wspomniałem już, to jest bardzo ważna sprawa moim zdaniem. I jeszcze takie też dotarcie do tego miejsca w sobie, wiesz, do tej takiej ciszy wewnętrznej, też położenie nacisku na to, aby odkrywać sobie ten wymiar tego centrum w nas, który jest tego poza umysłem, tego właśnie w przestrzeni serca, tej ciszy wewnętrznej, czy to medytacją, czy różnymi innymi technikami, też samo obserwując umysł i starać się po prostu z każdym dniem coraz bardziej do tego wymiaru docierać i świadomość w nim już swoją na stałe osadzać. To kwestia treningu, wytrwałości, efekty są widoczne dosyć szybko i moim zdaniem chodzi o to, aby w tych czasach nauczyć się już żyć z tego wymiaru ciszy, centrum, bez ruchu w naszym sercu, gdzie jest ten spokój przede wszystkim, gdzie jest to zrozumienie, gdzie jest ta taka, wiesz, energia typu ta już taka wdzięczność wyższa i wtedy po prostu też się inaczej patrzy na wszystkie tutaj zewnętrzne sprawy, czy to polityczne, czy nasze wyzwania indywidualne w życiu, czyli jednak no właśnie to, czyli w skrócie mówiąc przekierowanie uwagi z zewnątrz do wewnątrz, to jest bardzo ważne. No i też mieć wizję siebie samego, siąść sobie kiedyś gdzieś samym sobą, zadać sobie wiele ważnych pytań, czego ja chcę od życia w ogóle, co chcę robić w przyszłości, co chciałbym w sobie też zmienić, co wiem, co w sobie zauważam, że mnie gdzieś poniekąd blokuje, trzyma, że mi to bardziej szkodzi niż pomaga, jak mogę się za to wziąć, żeby to po prostu z tym pracować, tego typu rzeczy, żeby sobie zadać pytanie w ogóle, czego my chcemy od życia, jak chcemy być w życiu szczęśliwi, co by nam dało też samo spełnienie, tego typu właśnie sobie dawać pytania, to nas wtedy otwiera też na poziomie informacji, na tą linię czasową własną, indywidualną, zniesienia własnego wzrostu. I to jest takie też remedium, trochę antidotum na te wszystkie tutaj wpływy, naciski zewnętrzne, medialne, niemedialne, jeśli chodzi o nieustanne zagrożenie, ten nieustannie lęk w nas pompowany i obawy przed przyszłością i tak dalej. Właśnie, żeby wejść to zaufanie też, o którym mówiliśmy sporo i skupić się na tej wizji własnego życia, własnego siebie, ale to też trzeba mieć w sobie taki po prostu jakąś jasną informację, jasny obraz, jasną wizję, dokąd się chce iść właśnie, więc to bym tak polecił. No ja dodałbym jeszcze uwierzyć w siebie, w mocy, które nas są. Odwaga też jest ważna. Tak, i odwaga. No bez odwagi niczego nie ma, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Warto sobie przyswoić to starożytne nasze polskie powiedzenie i do przodu. Bardzo ci dziękuję, Kamil, za udział w naszym programie. No wszystkiego dobrego życzę, dużo błogosławieństw, no i działamy, bo mamy, jak widzę, wspólne cele i coś tam, swoje cegiełki dokładamy do tej przemiany, do globalnego przebudzenia i otwarcia się na nowe. Tak, wielkie dzięki też, Chris, za zaproszenie. Jak mówiłem, zawsze się fajnie z Tobą rozmawia, to wszystko fajnie płynie. Też mamy teraz fajny taki czas energetycznie, ten rok, że mamy to wsparcie, ja to bardzo czuję energetyczne, więc też z tego wszyscy skorzystajmy fajnie. Idźmy właśnie w kierunku własnego wzrostu. No i chciałem pozdrowić i podziękować tutaj też wszystkim widzom, którzy ten odcinek oglądną za poświęcony czas. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam, przytulam mocno. No i do zobaczenia wszyscy w przyszłości. Dzięki. Cześć wszystkim.